Witam Państwa. Potrzebowałem zbliżyć się do wieku emerytalnego, by doznać olśnienia, że najweselszą dziedziną nauki jest matematyka. Dotąd tkwiłem w zabobonie, że to rozmaite filologie, dokonania literatów, dramaturgów oraz filmowców mogą wpływać na nastrój, poprawiać humor, cieszyć, a nawet śmieszyć. Tymczasem w niedzielę, 15 października, okazało się, że żadne Moliery, Mrożki ani Gogole nie są potrzebni, by popaść w zadowolenie i radość. Może gdyby matmy uczyli za moich czasów ludzie mniej surowi, traktujący przedmiot jak rózga na rozbrykanych uczniów, potrafiliby wytłumaczyć, o co w tym wszystkim chodzi, to i szkoła nie wyglądałaby jak ta z The Wall Pink Floydów. Skoro nauczyciele nie posiadali ani zdolności, ani ochoty, by przekonać uczniów, że matma jest czymś fajnym, to na ratunek musieli ruszyć politycy i to ponad podziałami. Ci zgodnym chórem udowadniają, że niedzielne wybory, ich wynik ubrany w cyfry, sprawia radość, wywołuje uśmiech, a nawet uszczęśliwia. Tak, matma to wesoła nauka. Wychodzi na to, że wszyscy są zadowoleni z wyniku wyborów. Prawo i Sprawiedliwość wprawdzie straciło 37 miejsc w Sejmie, ale za to jest na pierwszym miejscu, czyli wygrali. Zwłaszcza na Lubelszczyźnie, dostając 45% głosów. Podziękowali za to PiS-owi za tunel mieszkańcy Świnoujścia, dając Platformie 41% głosów, a PiS-owi tylko 25%. Cóż, sam Józef Stalin mawiał, że wdzięczność to taka psia choroba. Psem, zwłaszcza chorym, nikt nie chce być i zapewne dlatego mieszkańcy odtąd odciętego od Polski miasteczka uznali, że tunel to psi obowiązek PiS-u i być wdzięcznym nie potrzeba. Może dlatego, że dotąd miasteczko było bardziej związane z Niemcami, a tunel jedynie zbliżył ich do Polski, jak widać zupełnie niepotrzebnie. Nam, Lubelakom, jakoś żadnego tunelu nikt nie zafundował, więc nie było trzeba być wdzięcznym. Wystarczył zdrowy rozsądek i patriotyzm. Tak czy siak, politycy Prawa i Sprawiedliwości cieszą się ze zwycięstwa. Mniej się cieszą wyborcy tej partii, którzy od paru dni wypłakują mi się w słuchawkę. Widać, podobnie jak ja, są nieukami i nie znają się na magii liczb. Z radości aż podskakuje ekipa Tuska. Są drudzy, czyli przegrali, ale świętują zwycięstwo. Zapewne mniej by się cieszyli, gdyby PiS zostawił pusty skarbczyk, ale wizja dobrania się do pełnej spiżarni, wyrażonej w liczbach, musi radować. A tyle było lamentowania, że PiS kradnie. Widać, wyznawcy Tuska mają kłopot ze zdefiniowaniem tego procederu. Nic zresztą dziwnego. Wszak słowo prywatyzacja zwykli Polacy rozumieli jako zwykłe złodziejstwo i żadnych liczb nie było potrzeba. Cieszy się też trzecia droga i ma z czego. PSL plus Polska 2050 podwoili stan posiadania w Sejmie. Mało tego, są przedmiotem zainteresowania różnych sił politycznych. Toż to prawdziwa posażna panna na wydaniu. I z każdym może. A specy od sondaży martwili się, że progu nie przeskoczy. Przeskoczyli, bo PSL to notoryczni obrońcy, a ludzie lubią być bronieni. Teraz PSL bronił naród przed PiS-em. Przedtem bronił przed zapędami liberałów i dlatego był z nimi w koalicji. Politycy PSL-u uzasadniali to tak. Liberały chcą wyprzedać polską ziemię, a my ich pilnujemy, żeby tego nie zrobili. Sprytne, prawda? Za komuny ludowcy rządzili razem z komunistami, a tłumaczyli to tak. Komuniści chcą pozakładać kołchozy, a my im na to nie pozwalamy. Wreszcie naród docenił to poświęcenie i wyraził liczbą oddanych głosów.
radość spółki Kosiniak-Hołownia nie dziwi. Mając na sumieniu polityków i politykę lat minionych, nadal zachowują świeżość i niewinność. Liczby nie kłamią. Cieszy się też Lewica. Przed 4 laty miała 49 posłów. Teraz jedynie 26. Powinni się martwić tą liczbą, bo to strata blisko połowy posłów. Ale nie, liczy się możliwość współrządzenia. Wszak nawet jeden decydujący głos jest cenniejszy od 230 pozostałych. Czy to znaczy, że jeden to więcej niż 230? W polityce widocznie tak. Cóż za radość. Zupełnie jednak nie rozumiem ponurych min konfederatów. Ci zaczynali w 2019 roku z 11 posłami przy poparciu 6,8%. Teraz mają 18 przy poparciu 7,16%. Czyli w procentach zyskali 0,36%, ale w posłach aż 60%. A miny kwaśne, czyli nie znają się na matematyce. I dobrze im tak. Zyskać 60% posłów i marudzić? Nic dziwnego, że bieglejsi w rachunkach nie chcą się z konfederatami zadawać. Nieuctwo musi być ukarane. Wiem, sondaże dawały nawet 15%, a wyszło 7%. Wszak to tylko cyferki i to obiecane. A liczyć powinni się ludzie, których przybyło. No tak, ale liberałów, nawet udających narodowców, same liczby bardziej zadowalają niż ludzie, nawet ci swoi. Tyle o rachunkach i ich wpływie na humor. Pamiętają Państwo, gdy pani Szczepkowska ogłosiła, że 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm? Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Radość była na wyrost, bo komunizm się skończył, ale komuniści dopiero rozwinęli skrzydła. Skutki mamy do dziś i dlatego śmiem twierdzić, że 15 października bieżącego roku skończył się w Polsce po czerwcowej epizod suwerennościowy. Jakże symboliczny wydaje się gest dwóch generałów kilka dni przed wyborami. Jedni mówili, że szczury uciekają z tonącego okrętu, a ja uważam, że lepiej, gdy tacy dezerterują, zanim wybuchnie wojna. Zdziwienie budzi postawa młodych wyborców, którzy mimo socjalu od PiS-u zagłosowali na opozycję. Cóż, przez 8 lat w wiek dorosły weszli ludzie, dla których kanapka z maka to codzienność i nie mieli okazji wcinać szczawiu i mirabelek. Ludzie do dobrego szybko się przyzwyczajają. Czyż nie spotkali się Państwo z rodzinami żyjącymi w luksusie, gdzie potomstwo sprawiało trudności wychowawcze rodzicom? Jakże często zdarza się, że w bogatych domach dzieci nienawidzą rodziców. I za co? Za dobrobyt i beztroskę? Istotnie, Stalin znał się na ludziach i może za to doczekał się tylu pomników, nazw ulic, miast i patronatów. Może każdy polityk liczący na ludzką wdzięczność powinien mieć w biurze portret Stalina? Nie dlatego, że podziwia tę postać, ale żeby nie liczył na wdzięczność za jakiś tunel, drogę, 13 czy 800+. Zakompleksione lemingi, nawet jeśli żyją w kraju z porządną armią, autostradami, pełnym portfelem, bezpiecznymi ulicami także nocą, mimo to będą czuły się gorsze od Niemców, którzy po zmroku siedzą pozamykani w domach, a o pójściu z dziewczyną na basen dawno zapomnieli. Ci pewnie gdzieś w zaciszu domowym pielęgnują portret wiadomego malarza z Austrii, przy okazji bojąc się, by sąsiad tego nie zauważył. Skoro naród podjął taką, a nie inną decyzję w minioną niedzielę, warto zmierzyć się z rzeczywistością, by uniknąć niespodzianek. Prawdopodobnie wchodzimy w wariant gruziński.
Gruzja uratowana przed ruskimi czołgami przez prezydenta Kaczyńskiego była później atakowana propagandowo. Zaczął działać ruski wysłannik, miliarder Iwaniszwili. Sponsorował tak zwane wolne media, organizacje pozarządowe, kościół, policję. Gruzja prezydenta Saakaszwilego była przedstawiana w świecie jako państwo autorytarne, łamiące praworządność i zasady demokracji. Zmęczone taką obróbką społeczeństwo oddało władzę ruskiemu wysłannikowi. Jedyną winą Saakaszwilego było to, że zwalczał złodziejstwo, korupcję i ruskie wpływy. Przejęcie władzy przez tak zwany obóz umiarkowany spowodowało, że Rosja już nie musi wysyłać do Gruzji czołgów, bo rząd nie sprawia trudności. A były prezydent umiera w więzieniu. Normalizacja stosunków Rosja-Gruzja polega na przywróceniu połączeń lotniczych, ruchu bezwizowym, nieprzyłączaniu się Gruzji do sankcji na Rosję, wznowieniu handlu, współpracy kościołów. Gruzja nie zwróciła Ukrainie broni, którą otrzymała do obrony przed Rosją. Tłumaczy to tym, że jest potrzebna, jeśli Rosja znów zaatakuje. Ustępstwa wobec Rosji rząd Gruzji uzasadnia chęcią uniknięcia konfliktu. Oficjalnie stosunki Rosja-Gruzja są zamrożone, ale Ławrow odwiedza Tbilisi systematycznie. Protesty społeczne nic nie dają, a rząd twierdzi, że nadal aspiruje do Unii i NATO. Uważam, że jeśli władzę w Polsce przejmie Tusk i jego kumple, nasze państwo dyskretnie stanie się znów pośrednikiem w relacjach Unia, czyli Niemcy-Rosja. Podkreślam, dyskretnie. Wystarczy sabotować budowę armii i sektora energetycznego. Ukraina też pozostanie osamotniona, bo Tusk zagra kartą obrony honoru Polaków przed niewdzięcznikami z Kijowa. Dziwi mnie wobec tego zadowolenie pracujących w Polsce Ukraińców z wyniku wyborów, czyli liczb. Ale co ja będę dumał nad takimi sprawami, skoro mieszkańcy okolic słynnej elektrowni i kopalni zamykanej przez TSUE zagłosowali na opozycję. Widać, wolą zasiłki i czyste powietrze. Po co tyrać? Zadajmy sobie pytanie. Czy największym zagrożeniem dla Polski jest Rosja, ambicje Niemiec, fala uchodźców? Otóż nie. Największym zagrożeniem są sami mieszkańcy ten kraju, uzbrojeni w kartkę wyborczą i długopis, cierpiący na syndrom bitej żony. Jak mąż bije, to znaczy, że zazdrosny i kocha. A jak nie bije i daje prezenty, to znaczy, że ma coś na sumieniu, znaczy nie kocha. Czy musimy bać się masowego napływu ludzi z innych kręgów kulturowych, skoro od dawna żyją tu w Polsce dwa narody? Sam nie wiem, co gorsze. Prawo i Sprawiedliwość dbało o cały naród, niezależnie od poglądów. Opozycja troszczy się tylko o swoje plemię. Oznacza to, że zostaliśmy cofnięci o ponad 1000 lat i z narodu powróciliśmy do czasów zwaśnionych plemion. 1000 lat psów, wiedzą państwo w co. Mimo wszystko proszę nie tracić humoru i wiary, bo skoro PiS-owi bokiem wyszła troska o mieszkańców ten kraju, to czy Platformie, Lewicy i Nodze sumowanie 2 plus 2 musi dać wynik 4? O tym się przekonamy na własnych 4 literach. A że będzie bolało? Cóż, chcącemu nie dzieje się krzywda, jak mawiał pewien rzymski mądrala, zamordowany zresztą przez swych podkomendnych. Dziękuję państwu.